Bartosz Biel, kolejny z zawodników z GKS-u Bełchatów, który podpisał kontrakt z GKS-em Tychy. Połączę pytanie, które skierowałem do trenera Derbina i Krzyśka Wołkowicza. Za kogo bardziej w sobotę trzymałeś kciuki i decyzja o tym, żeby w sobotę nie zagrać, żeby wcześniej pożegnać się z Bełchatowem, była świadoma? Po prostu czy tak chciałeś? Ja może też odpowiem podobnie, bo też sam te moje serce też było dosyć mocno rozdarte, bo już wiedziałem, że jestem tak naprawdę zawodnikiem GKS-u Tychy i no nie ukrywam, chciałem jakoś upiec dwie piecze na jednym ogniu, bo gdzieś tam też śledziłem te wyniki cały czas podczas meczu w telefonie i no wiadomo, że człowiek inaczej gdzieś tam się odchodzi z klubu, gdzie ten cel, który gdzieś tam sobie postawiliśmy, się realizuje i przede wszystkim chciałem, żeby to utrzymanie w Bełchatowie, ta pierwsza liga została, ale też z drugiej strony wiedziałem, że jeszcze GKS Tychy ma jakąś szansę na te baraże i mówię, to nie były duże szanse, ale gdzieś tam ten cień nadziei, ta iskierka była i mówię, to by był scenariusz idealny, tak, gdyby tak się ułożyło. No, na to szanse były naprawdę niewielkie, więc no, ja cieszę się z tego, że udało mi się w Bełchatowie tą pierwszą ligę utrzymać i mogę naprawdę z podniesioną głową stamtąd wyjechać i na pewno będę mógł spojrzeć w lustro i powiedzieć sobie, że kawał fajnej pracy tam jako zespół wykonaliśmy i ja jako zawodnik indywidualnie. No tutaj GKS Tychy musiał liczyć na inne zespoły, też na inne wyniki, więc ta szansa była troszkę mniejsza. W Bełchatowie to wszystko było zależne tak naprawdę od nas, więc trochę inna sytuacja, ale na to pytanie, komu bardziej kibicowałem, no to nie jestem w stanie odpowiedzieć. Można powiedzieć, że porówno gdzieś tam się rozłożyło te moje wsparcie, a jeżeli chodzi o drugą część pytania, czemu nie zagrałem w tym spotkaniu, no to to było już ustalone wcześniej, to już było ustalone w tym czasie, gdzie gdzieś tam ten temat z GKS-u Tychy zrobił się na tyle poważny, że doszło do jakichś tam wstępnych ustaleń nie tylko na papierze, ale też, znaczy nie tylko słownie, ale też na papierze i to już było dosyć dawno temu i gdzieś tam już w tamtym czasie ustaliliśmy sobie wszyscy razem wspólnie, że w tym spotkaniu nie wystąpię, że mogę zostać do przedostatniego meczu z Puszczą Niepołomice, ale w tym meczu bez względu co by się nie działo, to nie zagram. A że sytuacja tak się złożyła, że w ostatniej kolejce i GKS Tychy o coś grał i GKS Bełchatów o coś, no to mówię, gdzieś tam to mogło zostać odebrane dwuznacznie, ale to już były wcześniejsze ustalenia. Nie jest tajemnicą, że miałeś propozycje z innych klubów, gdzieś tam pojawiała się Ekstraklasa. Czym ostatecznie przekonał cię GKS Tychy do tego, żebyś pojawił się tutaj przy Edukacji 7? No to było tak jak mówisz, było kilka ofert. Myślę, że to miałem troszkę czasu przede wszystkim na przemyślenie. Chciałem zrobić tak, żeby ten następny krok w mojej karierze był przygodzie z piłką, był przemyślany i rzeczywiście miałem troszkę czasu na to wszystko. No i to jest czas, żeby ten krok następny już był taki, że w przód i wiem, że GKS Tychy jest klubem, gdzie będę mógł ten krok wykonać w przód. Wiem, że klub ma duże ambicje, więc na pewno to nie było przypadkowe. Też na pewno jakieś znaczenie miało to, że przychodzę do klubu, któremu w jakiś sposób kibicowałem od dawna, bo też stąd, skąd pochodzę, z Wałbrzycha, czy też kupę lat spędziłem w Łodzi, gdzie sympatyzowałem z ŁKS-em, a gdzieś to wszystko się łączyło, więc fajnie, że będę mógł zagrać w klubie, w którym w jakimś stopniu już wcześniej kibicowałem, więc też to miało jakieś dla mnie mniejsze czy większe znaczenie. No też na pewno z trenerem Derbinem już od jakiegoś czasu byliśmy w kontakcie, też mogliśmy już wymienić swoje uwagi czy spostrzeżenia, więc no myślę, że dużo czynników i dużo składowych złożyło się na tych, że wybrałem GKS Tychy. Mam nadzieję, że to był bardzo dobry wybór. Mówiłeś o tym, że decyzja musiała być przemyślana. To jest trochę takie wyciąganie wniosków, bo zmierzam do tego, że trochę klubów już w Polsce, w kilku klubach miałeś okazję grać i z czego to wynikało, że tych klubów chyba jest w liczbie około 10. Tak, coś koło 10 jest. No człowiek dojrzewa i gdzieś tam
gdzieś tam łapię doświadczenie i ja tego doświadczenia też już dosyć dużo złapałem. No i też uczy się na błędach, no i też te kilka moich decyzji w tej mojej przygodzie nie było do końca takich, jak oczekiwałem, więc też kilka decyzji na pewno żałuję, bo trochę inaczej mogło się to potoczyć, szczególnie kilka lat temu, no ale to już nie ma co gdybać, co się stało, to na pewno się już nie odstanie. Na pewno już dochodzę do takiego wieku, że gdzieś tam chciałbym już to, jak gdzieś formę udało się ustabilizować, tak w życiu też chciałbym się ustabilizować i gdzieś tam jak parę lat temu te kluby naprawdę co sezon się zmieniało i gdzieś tam się zwiedzało tą Polskę, się poznawało nowych ludzi, to rzeczywiście gdzieś było fajne do pewnego momentu. Teraz już jestem w takim momencie, że gdzieś tam chcę się ustabilizować i gdzieś już zakotwiczyć na dłużej. Bełchatowie był na pewno taki fajny czas, kiedy robiliście awans do pierwszej ligi. No, dużą taką cegiełkę dołożyłeś, było 7 bramek, 3 asysty. Twoim celem była poprawa tego wyniku, no i w tym sezonie 9 bramek. Już z trenerem Derbinem rozmawiałeś o tym, gdzie tutaj, na jakiej pozycji widzicie w Tychach? No tak, udało się poprawić ten wynik i też tak może nie deklarowałem, ale też mówiłem, że jestem w stanie go poprawić, bo po prostu czułem, że jestem w takim wieku, że gdzieś tam, jak wspomniałem wcześniej, tą formę ustabilizowałem na odpowiednim poziomie. Z trenerem Derbinem nie rozmawiałem jeszcze, gdzie tutaj ewentualnie na jakiej pozycji będzie mnie widział. Na pewno w najbliższych dniach gdzieś tam będziemy o tym rozmawiać, więc zobaczymy. Ja na pewno czuję się dobrze na obydwu skrzydłach, ale też sporo spotkań w Bełchatowie zagrałem na prawej obronie, gdzie też zresztą zaczynałem swoją przygodę z piłką. Nie każdy pewnie pamięta, no ale jesteś byłym reprezentantem Polski, jeśli chodzi o grupy młodzieżowe. Taki mecz, który chyba zapadł Ci w pamięci, to pojedynek przeciwko Czechom. Jedna bramka i dwie asysty. Jak ten czas wspominasz, jeśli chodzi o Twoją przygodę z piłką? No to mówię, to był właśnie chyba taki czas, gdzie miałem te swoje 5 minut i troszkę inne decyzje mogły spowodować to, żebym był w innym miejscu. Ale mówię, nie ma już co do tego wracać. Tak, to był czas, gdzie miałem około 100 spotkań w tych młodzieżowych reprezentacjach, bo rzeczywiście tam przez kilka lat regularnie grałem u różnych trenerów w tych młodzieżówkach. Na pewno bardzo fajnie wspominam ten czas. Troszkę żałuję, ale fajnie go wspominam. Gdzieś tam można sobie popatrzeć na składy, gdzie z jakimi zawodnikami się mierzyliśmy w tych młodzieżówkach, więc fajnie gdzieś tam sobie teraz ich poglądać w tych topowych ligach świata. Ten mecz z Czechami, no to na pewno był jeden z lepszych moich meczów w młodzieżówce, bo fajnie gdzieś tam się ułożyło. Ale ja przede wszystkim chyba mecze z Anglią najlepiej wspominam, gdzie tam rzeczywiście czy Raheem Sterling i czy inni zawodnicy grali, także fajny czas to był. To na koniec, z racji tego, że okres wakacyjny, to chyba z wakacjami nie masz problemów, to znaczy gdzie jeździć, no bo jeśli chodzi o dziadków od strony taty, mają francuskie korzenie, z kolei rodzina twojej żony pochodzi z Maroka. Tak jest, to akurat mam ułatwione, miałem czas, że rzeczywiście do Francji jeździłem 2 razy w roku, teraz już troszkę mniej. A znowu jak poznałem żonę, no to teraz mieliśmy fazę na zwiedzanie Afryki. Także no tutaj nie ma z tym problemu. W każdej chwili gdzieś tam, jeżeli mamy tylko taką ochotę, to pakujemy się w samolot, chociaż już teraz planujemy nawet podróż samochodem, bo też moja żona z rodzicami jeździ samochodem, więc chcemy też sobie taką wycieczkę w niedalekiej przyszłości samochodem zrobić. Ale ja tak mówię, my lubimy podróżować, lubimy zwiedzać i nie zamykamy się tylko na te kraje, gdzie mamy jakieś tam rodziny, tylko lubimy też różne inne miejsca zwiedzać i na pewno to w przyszłości się nie zmieni. No i na koniec, tego co wiem, lubicie także zwiedzać stadiony piłkarskie, Marsylia, no i Arsenal, któremu kibicujesz, i stąd też numer 14 na plecach pojawi się w nowym sezonie.
No tak, od łebka można powiedzieć, gdzieś tam cały czas jak po Thierry Maury, gdzie to był mój idol, gdzieś ten numer cały czas za mną chodził i zawsze, kiedy był tylko wolny, to starałem się go od razu zaklepywać i tak jest do tej pory. Tak jest do tej pory i mam nadzieję, że tutaj też z tym numerem uda mi się zagrać.